Dzień dobry, z tej strony Pixel, a to jest taki bonusowy materiałik, który chciałem sobie nagrać, bo nie chciało mi się nagrywać dzisiaj Ratcheta i Clanka wyjątkowo, więc mam nadzieję, że to mi wybaczycie. Jak widzicie, jest to japoński Sonic Adventure, tylko DX, tylko że jak zauważyliście, jest to tam jakiś taki dziwny czarny pasek po japońsku napisany. Otóż tam jest napisane Preview, czyli to jest prototyp Sonic Adventure DX. Zaraz wam powiem, na czym polega prototyp, ale od razu muszę powiedzieć, to nie jest jakiś, wiecie, normalny playthrough czy coś, ponieważ gra zamiesza się tylko, kiedy wejdę do walki z Chaosem Zero. Na emulatorach tak nie jest, ale z jakiegoś powodu na oryginalnej konsoli tak to działa. Więc otóż tak, ludzie, gdy wciśniemy B i A, pokaże nam się napis Enable All. Kurde, wiem, że to chyba tylko i wyłącznie działa na title screenie, to znaczy na title screenie, jeżeli wciśniecie Y i X, wyskoczy wam coś na rodzaj level selecta z Sonica 1. Ja już to próbowałem, raz mi się udało i tylko raz mi się to udało, ale na szczęście jest do tego inny sposób dostania się. Otóż tak, tak by the way, to jeszcze tutaj jest zaimplementowany widescreen hack, bo gram na Wii. Więc tak, mam tutaj wszystkie postacie, bo jest Enable All, czyli odblokuj wszystko. Upgrade'ów nie ma, szczerze, upgrade'y nie są nam potrzebne, a więc tak, żeby uaktywnić w inny sposób ten tryb, musimy wejść w jakiś poziom i go ukończyć. No i teraz zauważcie, jest Rescue Tails i obok nas jest Tails. Otóż dlatego, że wszystkie tutaj poziomy odgrywają się tak, jakbyśmy byli w historii. Tylko że właśnie z kodem Enable All tak nie przenosi nas do historii. Otóż tak, przyciskiem Z możemy zmieniać oświetlenie na lepsze lub gorsze. Swoją drogą ledwie co widzę różnicę. Inaczej to jest prawie tak samo jak Sonic Adventure DX, tylko że animacja Sonika, jak jest kulką, Sonic się wtedy zamienia przez małą sekundę na wersję Dreamcastową, tylko jakoś to nie mogę tego zaimplementować jakby. Oraz niektóre tutaj shadery dziwnie działają, jak na przykład jak widzicie shadery wody, że nagle mamy dwa pierścienie znikąd. No i sam Sony trochę dziwnie wygląda. A już nie mówiąc o menu. Ale tak, dlaczego, jeżeli mi nie wierzycie, że nadal to jest prototyp, to patrzcie na to. To są dane na temat postaci, w jakim jest obecnie trybie. Stania tutaj jest. Są różne tutaj tryby tych postaci. Tutaj mamy kamerę. Tu jakie przyciski wciskamy na naszym padzie. Tutaj mamy ustawienia mgły, co jeszcze w ogóle nie ogarnąłem, bo nie umiem tutaj włączyć mgły. Ustawienia, nie wiem, nieba, tego też nie ogarnąłem jeszcze. Tu jest prawdopodobnie ustawienie naszej postaci. Tutaj wolę się nie bawić, bo gra ma dosyć takie skłonności do crashowania. Aha, i ten pasek, ten taki niebieskawy pojawia się tak dlatego, że widescreen. Tak. Tu jest ustawienia światła. To nic nie zmienia z tego, co zauważyłem. Tu są ustawienia dźwięku. Raz się tym bawiłem, włączyłem kompletnie dźwięk. Musiałem restartować wszystko, bo nie umiałem go z powrotem włączyć. Tu jest coś dotyczącego misji. Jeszcze nie wchodziłem w misję, więc nie wiem, co tutaj chodzi. I tutaj jest najlepsze. Możemy sobie tutaj hakować, ile mamy żyć. Ile mamy pierścieni. Możemy w ogóle włączyć HUD, co jest bardzo fajne. I fajne też dla ludzi, którzy robią jakieś gameplaye w 4K z Sonica, bo widziałem. Mamy frameskip. Nie wiem właściwie, co robi frameskip, bo nigdy nie zauważyłem jeszcze, jak sobie grałem dzisiaj, że zmienia się, że nie ma 60 FPS-ów. Nie wiem. A, kurde, nie to. A i w ogóle zmieniamy to przyciskiem X chyba.
Bo nie gram aż, bo nie gram na padzie od GameCube, a gram na moim padzie od komputera, który podłączyłem do Wii. Chciałem zobaczyć, czy zadziała. Wiem, głupi pomysł, ale no, zadziałało. Tutaj mamy zużycie procesora GameCube'a. Jako już mam Wii, która obsługuje GameCube'a, to wszystko działa. Z tego co wiem, to ja używam ogólnie loadera, który, czyli coś, co mi ładuje gry. I tego loadera nie da się zainstalować na Wii, które nie obsługuje gier z GameCube'a, nie ma wstecznej kompatybilności. Więc mam taką fajną rzecz. Takie fajne rzeczy i dlatego mogę włączyć sobie widescreen tak w każdym momencie. Ale tak, przejdźmy sobie ten poziom, żeby wam pokazać. Oczywiście no jutro pojawi się Rayman 3 normalnie, nie, oraz w środę Sonic Adventure DX normalny. Po prostu dzisiaj mi się nie chciało nagrywać Ratchet & Clanka. W końcu chyba, nie wiem, od jakiegoś pół roku prowadzę Ratchet & Clanka regularnie, więc chyba mi możecie wybaczyć takie moje niechcenie się dać po prostu inny materiał. Więc dobra, mamy 90 żyć, 247 pierścieni. To jest oczywiście pokazanie, bo ogólnie z jakiegoś powodu gra się nie zapisuje. A jak zauważyliście, nie wiem czy ja to pokazywałem czy nie, ale podczas wybierania karty pamięci to były VMU z Dreamcasta, nie żadnej karty pamięci z GameCube'a. Jestem ciekaw, czy jeżeli podłączyłbym jakiś pad z Dreamcasta jakimś cudem, to mógłbym zapisywać na właśnie Dreamcast, na karcie pamięci, czy jakbym miał kartę pamięci do GameCube'a, żeby się udało zapisywać. No nie wiem, w każdym razie gra się nie zapisuje niestety, ale to i tak mi nie przeszkadza, bo mogę się bawić nieźle bez zapisywania, a zapisywanie byłoby mi tylko potrzebne do upgrade'ów. No niestety bossowie jak... bossowie ogólnie, bo to nie chaos ogólnie, ale bossowie z jakiegoś powodu crashują... Z jakiegoś powodu bossowie crashują grę. Aha, taka jeszcze mała ciekawostka. To na wersji GameCube'owej, jeżeli mamy drugiego pada, ja tutaj użyję Wiilota, bo ten loader pozwala mi używać Wiilota jako pada, możemy sterować drugą postacią. To jest świetne ogólnie. Gdyby się dało tą postać zmienić na przykład na Chrisa, to moglibyśmy sterować na Chrisa. Gdyby Amy, to moglibyśmy sterować Amy, Big and Biga i oczywiście E102 Gamma, byśmy mogli Gammą sterować, no prosto. Niestety nie ma cheatów, które by tak działały, bo niestety cheaty z oryginalnej wersji GameCube'a nie działają na tą. Bo to jest praktycznie taki port Dreamcastowy, tylko że ulepszona grafika i tyle. W zasadzie to tyle, jeżeli chodzi o zmiany. Bo reszta to tu jest... Cheaty z Dreamcasta nie wiem, czy też by działały. Sądzę, że raczej nie. I wolałbym nie próbować, bo jeszcze bym coś schrzanił. Więc no wiecie. Ryzyko. I tak, dam tutaj sobie ogólnie teraz trochę pierścieni, żebym mógł wam pokazać dokładnie, że... Aj. Że postacie działają. I nie, to nie są żadne cheaty, to jest oficjalna wersja GameCube, to znaczy oficjalna. Prawie że oficjalna wersja GameCube'owa. Dobra. Zaraz wam jeszcze parę rzeczy pani pokażę, ale to dopiero jak przejdziemy. Czy to jest się już zespawnował? Bo on się ogólnie teleportuje jak Slender. Tak z... na marginesie mówiąc. No. Nie wiem dlaczego, chyba jego AI jeszcze na tym poziomie nie było dopracowane, więc przejdziemy się z Stacem tam. Ach, jest, to jest trochę... Niestety nie ma tutaj multiplayera, jakbyście chcieli. O. Myk. I teraz... teraz będę sterował Tejsem. Jak widzicie, jest całkiem fajnie. Mogę sobie sterować Tejsem, podczas gdy mamy ten loading screen, więc bardzo fajnie. Tejsu. Incepcja. Więc możemy sobie skoczyć do wody i się zdespawnujemy znowu.
Ogólnie to jest tak samo jak z Sonikiem 2, czyli że jak Tails odejdzie za daleko, to po prostu znika i się pojawia obok Sonika. Więc tak, to jest właśnie ten level select, o którym wam mówiłem. Możemy tutaj wybrać sobie gracza. I to jest Super Sonic the Hedgehog. To jest, to muszę was uprzedzić, nie, to nie oznacza, że spawnujemy się jako Super Sonic, tylko że po prostu historię Super Sonic włączamy. Tutaj mamy wybór poziomu. Możemy również sobie wybrać Hub World'y. Tylko niekoniecznie to czasem działa. Mode. Tutaj jeszcze nie do końca wiem, o co chodzi. Wiem tylko, że możemy sobie wybrać jako trial. Czyli, że po prostu przejdziemy i nas wywala. Nie wiem, czy tutaj do level selecta, czy do wyboru postaci. Akcja. To jeszcze nie wiem, o co z tym chodzi. Przygoda, czyli no tak jakbyśmy byli tam w historii. Misja, czyli wykonujemy jakieś misje z trybu misji z 60. Nie wiem, czy one są od razu odblokowane, czy musimy i tak ich poszukać, albo nie wiem. I jeszcze jest auto. Co nie wiem, co to właściwie robi. I akcja. Akcja też nie wiem, co zbyt robi. Więc weźmy sobie Adventure, bo to najlepiej działa. I oczywiście jest jeszcze Mode Event, który nam tylko jest możliwy dzięki temu, że najedziemy na opcję Event. Tutaj możemy sobie wybrać cutscenkę, jaką chcemy, żeby się odegrała. Ja tu nie będę zmieniał. Stage Pass. To nie wiedziałem. Tryb Movie, czyli możemy sobie obejrzeć filmy prerenderowane. Title prawdopodobnie możemy obejrzeć sobie, nie wiem. Nie wiem co. Staffel, co no chyba wiadomo. Narzędzia do edytowania karty pamięci. To prawdopodobnie działa z kartą pamięci do GameCube, której nie mam, więc niestety nie mogę wam tego zademonstrować. Tak wygląda mniej więcej to menu. Nie ogarniam. Tak, mam emulowaną kartę pamięci, tylko nie wiem, czy dokładnie na niej się wszystko zapisuje. Więc Exit, Color Bar. Tutaj wolałem się raczej nie bawić tym, więc wejdziemy sobie do jakiegoś Hub World'a. No to jest najbezpieczniejsze. Wejdźmy sobie do Past. Powinniście się zastanawiać, co to jest Past. Otóż Past to są właśnie ruiny tej całej tej społeczności kolczatek. Rzekomo gra telefon. A, dobra, tutaj nie słyszę. Tak, ogólnie tutaj Sonic, jak mogliście zauważyć w moim lesbiu, nie może być. Więc, no jest grubo. Możemy tutaj sobie łazić wszędzie praktycznie. Oprócz tam, gdzie nie ma oczywiście niewidzialnych ścian, bo to nie jest fajne. I nie możemy dalej pójść tutaj z historią. Nigdzie nie ma Tikal. A i swoją drogą to oddział jak normalny Hub World, czyli możemy iść tutaj do głównego szmaragdu. Co najdziwniejsze, tutaj w 100% tak to działa. Idziemy sobie tutaj do głównego szmaragdu, nigdzie nie ma Tikal, więc nie możemy dalej pójść z historią. Prawdopodobnie jest to przez to, że właśnie weszliśmy do tego miasta zamiast tutaj, dlatego nie możemy iść dalej z historią, ale ogólnie ładnie to wygląda bez tej wersji nocnej. W ogóle nie wiedziałem, że ten stage miał. Raczej nie miał chyba wersji dziennej. Chyba bardziej taki wieczór i noc chyba. No dobra, możemy tutaj wrócić, co jest ciekawe, bo nie można tak normalnie robić. Więc założę się, że w pewnym momencie developingu to miał być normalny hub world, do którego można było sobie wracać. Ale po prostu zrezygnowano z tego. Więc tak, kolejne fajne rzeczy. Jakie mogę w ogóle. Ta animacja schodzenia po schodzie. Tak wiem, bardzo realistyczna. Mam coś takiego jak Select Program, czyli możemy jakiegoś programu. Ogólnie wszystko robimy tutaj przyciskami z GameCube'a. Więc no, prawdopodobnie przyciskiem Y to uaktywniamy. Przepraszam, że nie jestem tak do końca zorientowany z klawiszologiem GameCube'a, ale po pierwsze nie mam pada od GameCube'a, po drugie ten pad mój nie można go skonfigurować.
Więc no. Więc tak, mamy sedentor, który działa prawie tak samo. Prawie. Dokładnie tak samo jak tryb debug z Sonika 1, 2 i 3, czyli że możemy wstawiać sobie wszystko. Tylko, że tu już niestety wam nie mogę tego pokazać, bo później bym, jakbym próbował z tego wyjść, to by gra skraszowała, ponieważ nie ogarniam klawiszologii, jak stamtąd wyjść. Więc to mogę wam pokazać na, wiecie, końcówce. Ale mam tutaj Secure Editor. To jest akurat najciekawsza rzecz, jaka mnie zainteresowała tutaj. Otóż możemy tutaj wybrać sobie flagę. Nie wiem, co to robi. Jeszcze tego nie odkryłem, bo nadal bądź co bądź. Odkrywam tą betę. Mamy events, czyli cutscenek to nie ogarnia. Włączałem tam wszystko, a w sumie mogę wam. Czekajcie, nie będę się już bawił z tym mikrofonem. Nie warto. Dobra. Pokażę wam ogólnie. Możemy ogólnie tutaj sterować też Sonikiem. Co śmiesznie wygląda. Jest tu parę tysięcy tych eventów, nie wiem co one właściwie znaczą, prawdopodobnie większość z nich jest prawdopodobnie do misji, ale nie jestem pewien. W ogóle flagi też wam pokażę, ich jest też tutaj pewnie kilka tysięcy. Complete, znaczy, aha, że możemy zaznaczyć jaki poziom skompletowaliśmy. Nie, stąd wyjdę, bo nie chcę nic zepsuć. Secure. To nam nic nie daje, o dziwo. I debug pokazuje nam informacje, gdzie nasza postać jest i tak dalej. Ale wejdźmy sobie w Steam, bo specjalnie to ominąłem. Otóż stąd możemy iść do każdego poziomu. A i radziłbym wam uważać z przechodzeniem poziomu na po co? Z przechodzeniem z poziomu do poziomu. Ponieważ to jest dosyć niebezpieczne i grozi skraszowaniem. Więc polecałbym wam raczej iść z tym z Hub Worldów. Więc możemy tutaj wybrać parę stage'ów. Znaczy parę, wszystkie. I sekcje, co jest najlepsze. Możemy tutaj sobie wybrać od razu też sekcje danych poziomów. Suna Board, czyli sekcja bodajże, gdzie Tails zjeżdżał po. Tak, dokładnie, więc możemy tutaj sobie wejść z Sonikiem. Więc jak widzicie, tutaj poziom jest 100% funkcjonalny, poza tym, że z jakiegoś powodu mi co 11 daje punktów zamiast co jednego. Prawdopodobnie jest to po prostu jeszcze źle zaimplementowany licznik punktów, więc nie wiem, ale najzabawniejsze jest to, co się stanie, kiedy przekroczymy 99, jeżeli. No, oczywiście nie udało mi się. No to może wyjaśnię, bo nie wiem, czy mi się w ogóle uda to przekroczyć, ale gdy przekroczycie licznik, to zeruje wam się. Po prostu wam zeruje się z jakiegoś powodu. No i najlepsze jest wtedy, że on się zeruje na trzycyfrową liczbę. No właśnie. I wtedy macie wynik trzycyfrowy. To jest nawet fajne, śmieszne, przyznam. No i dobra, mam pierwszy emblemat. I ten emblemat się też chyba niestety nie zapisał. No i wracamy tutaj do Hubworlda. Co jest fajne, tylko szkoda, że nas. Właściwie dobrze, że nie wraca nas do Level Selecta, tylko do Hubworlda, z którego przyszliśmy. Nawet fajne, chociaż. Że właściwie Tails przecież był teleportowany tutaj, jak ukończył tamten poziom, więc nie wiem, czy to właściwie jest przez to spowodowane, czy przez to, że tutaj weszłem sobie do tego poziomu. Ale zobaczmy może inną postać. Czy jak wyjdę stąd, to czy gra się nie skraszuje? Wiem, że gra się może zrestartować, kiedy wyjdziemy, więc zobaczmy. Na szczęście mi to nie przerwie nagrywania. To jest dobre. W ogóle zróbmy sobie synchronizację. A, nie warto. No. Mamy green screena i gra się restartuje. Co jest śmieszne. Więc wejdźmy sobie jakąś postacią do poziomu,
z którego. Może inaczej. Weźmy sobie jakąś postacią do poziomu, gdzie nie powinniśmy być. Dobra, enable all, proszę. Dziękuję. O właśnie, to jest właśnie VMU z Dreamcasta, więc to jest pewnie jakiś leftover, po prostu. Więc nie wiem, czy jakbym podłączył właściwie pad od Dreamcasta, jeżeli jakim cudem by się udało, to czy by to zadziałało, ale w każdym razie działa to tak, jakoś. Najbardziej mnie zaskoczyła opcja internet. Prawdopodobnie jest to coś do... coś jak w Sonic Generations, czyli możemy dzielić się swoimi wynikami. Z tego co wiem, prawdopodobnie to mnie nie działa, ponieważ Sega już nie hostuje serwera, na którym są te wyniki zapisywane, więc... Nie wiem, jak to działa. Nie pytajcie się mnie, a to nie Sega. Więc weźmy sobie na przykład Knucklesa. Knucklesa weźmy sobie. A do pierwszego poziomu. To jest Speed Highway. Niezbyt mi to pasuje. Więc... Czy mógłbym iść do... Nie wiecie co, wolę się tutaj nie bawić, tylko po prostu przejdę ten poziom. I zobaczymy, jak to wszystko wygląda. Najgorsze jest to, że nie słyszę, bo wyłączyłem sobie kompletnie dźwięki, żeby mnie nie rozpraszały. Siema. Siema, Eniu. I szczerze, wydawało mi się, że raczej będę tutaj widział... Okej. Widział modele Dreamcastowe, ale... zostałem mile zaskoczony tym, że... Ogólnie, jak pierwszy raz włączyłem tę grę, to wydawało mi się, że sądziłem, że będą modele z Dreamcasta, ale no, dostałem miłe zaskoczenie i jednak nie. Znaczy, miłe. No niezbyt miłe, bo właśnie spodziewałem się tych modeli Dreamcastowych i bym się bardzo ucieszył, gdyby tak, takowe były. Ale ogólnie nadal możemy atakować bez używania przycisku Y, bo Y to jest ten sam przycisk co B, więc nie ma różnicy, czy wciskamy jeden czy drugi. No poza tym, że jeden uruchamia właśnie tą listę programów, drugi nie. To jest jedyna różnica. I gdzie jest ostatni szmat? To jest dobra właściwie... Dobre pytanie. Na tym wieczór. Może gdzieś tam na początku jest. Nope, tu nie ma. A tu? Dajcie mi ten szmer. O! Gdzieś tu jest. Gdzieś tu jest. Gdzieś tu jest. Gdzieś na górze może? Tutaj? O! O, już zdobyliśmy szmerak, jest fajnie. Teraz zostaniemy przeniesieni do level selecta. Tam sobie pójdę do... weźmy oczywiście sobie na Knucklesa, weźmy sobie do przeszłości. Automatycznie jest Adventure. No i każda postać ogólnie się tutaj wspomnieje. Możemy tutaj wejść dosłownie każdą postacią i ten hubble będzie dosłownie tak samo działał. Więc weźmy sobie na Knucklesem... animacja. Wszyscy używają z jakiegoś powodu tutaj animacji gwizdania. Nie wiem czemu. Secure Editor. Secure, chyba to jest Sequence. Nie wiem. Scene. I wejdźmy sobie na przykład do poziomu, do którego Knuckles nie ma dostępu, bo to będzie dobre. To będzie dobre zademonstrowanie, co to wszystko potrafi. O, Speed Highway, akt pierwszy, to znaczy akt pierwszy, początek. O, tada. Jesteśmy w sekcji, gdzie Knuckles nie powinien być. Gdyż... Zaraz. Nie, nie może być. Nie mu... Wiecie co? Ludzie, chyba się jednak myliłem. To nie jest Knuckles z Sonic Adventure DX. To jest... Wydaje mi się w każdym razie, ale jestem prawie pewien, że...
To jest model Knucklesa z wersji Dreamcastowej. Sonic Adventure DX. Znaczy Sonic Adventure, bo... Dreamcast nie dostał DX, Director's Cut. Więc nie wiem, pograjmy tutaj sobie. Poeksplorujmy poziom jako Knuckles. Bo jesteśmy teraz OP. Praktycznie mógłbym tam tak połowę poziomu przelecieć, ale nie chcemy oczywiście tego. Chcę wam pokazać, że to jest wszystko legitne. Zauważcie też, jak się przybliża HUD. Jeżeli zauważyliście... nie zauważyliście tego na moim displayu z Sonic Adventure DX, czemu? Ponieważ później to już zostało naprawione po developingu tej gry, a teraz jak widzicie jeszcze to nie jest naprawione, dlatego są takie glitche graficzne. Czy nagle się HUD z jakiegoś powodu przybliża. No i tu jest sekcja, przy której każdy postaci poza Sonikiem się glitchuje, czyli Downtown. Znaczy Downtown. Sekcja, gdzie biegniemy po naszej... po budynku. Nie po naszej, tylko po budynku. No, uważajcie jednak, bo tutaj można się zgliczować. Przy zhakowanej grze i przy tym prototypie. Możliwe, że linka wam podam, ale tu nie jestem pewien, bo już nawet nie pamiętam, gdzie ja zdobyłem ten link. Prawdopodobnie pod jakimś komentarzem YouTube'owym czy coś. No i tu właściwie jest... nie rozpoczynam, że tak powiem, poziomu Sonika. Po prostu rozpoczynam sobie normalny poziom Knucklesa. I właściwie to tyle. Nie ma tu już... Aha, właśnie miałem wam pokazać debug mod, tylko że... Nie wiem, przejdźmy sobie ten poziom. Już, tak normalnie. Aha, i no jak zauważyliście... To jest pewien malutki glitch, który czyni grę praktycznie niemożliwą do ukończenia. Znaczy, no jest możliwe, ale to trzeba na słuch, a no ja mam tak jakby no niemożliwość tego. Otóż, no... Wyłączają nam się liczniki szmaragdów, to znaczy liczniki. Radar nam się wyłącza. Co nie jest fajne. To czyni poziom nie możliwym do ukończenia. Czy jest tu możliwość moja, żeby się teleportować tam, gdzie byłem? Mogę się do innych, więc... Jest tu. Do kariera. Dobra, więc jesteśmy tutaj. Do karierze. No i dobra, teraz wam pokażę, jak uaktywnić ten cały debug mod. Więc jak myślicie, kliknąć... set editor musicie aktywować. I właśnie już macie debug mod. Więc sterowanie jest mniej więcej takie, że gdy wciśniecie start i lewą gałkę analogową możecie obracać kamerą strzałkami, rzecz jasna, przemieszczacie przedmiot, domyślnie jest to pierścień jak w Soniku. Jedynce, dwójce, trójce. Ej, teraz to dopiero odkryłem. Dobra, już się tak nie bawię. Przyciskami L i R wznosicie się lub schodzicie na dół. No i teraz pytanie, jak tu dawać przedmioty? Chyba to było start i A? Nie, start i A to było zmienianie przedmiotu na ten, który się znajduje w pomieszczeniu. Więc to chyba start i B? Tak, start i B to jest dawanie przedmiotu tak, żeby stał spokojnie. Lub niespokojnie, jak na przykład pierścienie albo wrogowie. Nie wiem, czy wrogów się da postawić, bo... Jeszcze nie odkryłem, jak się zmienia przedmioty. W ogóle, jak to wygląda bez shaderów. Znacznie gorzej. Nie no, przyjrzyjmy się na końcu, skoro już tu jesteśmy, to
Musia. Nie, to jest model z Adventure DX. A szkoda. Ale zobaczcie model z Dreamcasta przy moim longplayu z wszystkich historii. Wszystkich historii Sonic Adventure na Dreamcasta. Dobra, i teraz pytanie, jak się stąd uwolnić z tego trybu? Bo ogólnie X nie działa tutaj. X działa tak samo, jakbyście normalnie próbowali X, więc nie wiem, start plus Y. Start plus Y to nam portuje na dół. Bo ogólnie też przyciskami X, co? Y i B może się wybierać koordynaty. Więc możemy zrobić coś takiego. O, coś takiego. Coś takiego. Jeszcze gdzieś to była możliwość na zmienianie koordynatów góra-dół. Zapomniałem, jak się, gdzie się to włączało. Aha. Przyciskiem X. Tylko jak widzicie, no nam wyskakuje to okno i no niestety mamy zamazane wszystko. Czy jest możliwość, jak stąd wyjść? Bo to jest dobre pytanie. Jak wciśniemy tą samą kombinację, co mieliśmy do... dobre to. Więc jak wciśniemy A i B, to możemy zmieniać nasz mod. A może jakieś inne kombinacje zrobić? Nie wiem, A plus Y. Czemu obracać? Aha, i ogólnie gdzieś to było jeszcze, że A plus Y, scale. Czyżbym ja to mógł też zmniejszać ten przedmiot? Nope. Mogę. No. Jakoś to mogę, tylko jakoś nie chce mi to działać. Chyba. No, chyba to nie chce mi działać kompletnie. Staram się teraz ogólnie jakoś z tego wyjść. Tylko tak niezbyt to chce działać. Może A plus X? No. Nie, bo może teraz się czegoś nauczę fajnego. A plus R? Nope. A plus L? Nope. A plus start to raczej nie. To jeszcze mogę sprawdzić, bo Z nic nie robi. Jakbym tak wcisnął A, B, Y. Nope. A, B, Y. O! Aha, możemy też opuszczać naszą postać przez. Niestety nie odkryłem jeszcze, jak zmieniać grawitację, ale co ja wcisnąłem właściwie? Zobaczmy jeszcze. A, X, Y. Przytrzymałem to jakiś czas. I co się stało? Że jeszcze X wcisnę? Nie. Nie wiem. A, Y, D. A teraz nic nie mogę robić. A, Y. O, A, Y. Nie działa, ale... Zaraz, wcześniej to nie działało chyba. Jeszcze raz. Ja chcę jeszcze raz! A, Y. Nie, nie działa. No, ale... Może tu trzeba kombinację jakąś. A, Y, D. A, Y, nope. A, Y, B. A, Y. Aha, czyli musimy przełączyć na system. Wtedy dopiero... A, S, B, B. Więc tak, ogólnie nie polecam wam włączać jakichkolwiek... włączać jakichkolwiek... ustawień, których prawdopodobnie nie wiecie, co one robią, bo
Uwierzcie mi, wyjdzie tylko na gorsze. To jest na mojej podstawie mła. Ale nie, fajne, no przynajmniej odkryłem teraz jak modyfikować poziomy, tylko teraz jeszcze trzeba odkryć jak zmieniać dany przedmiot i wtedy mogę szaleć. No to nie, fajne. Wiesz co, pobawmy się jeszcze tym trochę. Set, jest. Czy mogę tutaj dać pierścień? Może nie migrenie skoczy. A start. Nie, jak to było. Bez start. A plus start. Plus start. No czemu to nie da? I Y plus start. Halo, coś zepsułem. Halo, coś zepsułem. A plus Y. Place rotation. Pyk. Nope. Pyk. Scale. Nie. Position. No i to mi właśnie. B plus start? Nie. A plus B plus start. A plus start? Nie. A plus R. O, A plus R mogę przyspieszyć. Dobre to. A jeszcze A plus start? Nie. B plus start? Nie. Y plus start? Nie. X plus start. Czemu to nie chce działać? Teraz w sumie wcześniej to aktywowałem. Żeby się udało mi stawiać bloki. Bloki. Te inne rzeczy. No C-Stick nic nie robi, to muszę wam powiedzieć. C-Stick niczym nie możemy na to wpływać. Nie wiem. Nie. Rotation scale. Position, no. I co jest proszę na pozycję, tylko że... No właśnie, tak jakoś... Niezbyt... O! Możemy obliczać i oddalać i przybliżać... kombinacją start plus R i L. R i L. Ciekawe. A może start plus A? To jest mój pomysł. Name CQ. Ach. A, my tak usuwamy rzeczy. Nice. I pewnie teraz coś zrobię, więc... A plus Y. A plus Y. Nie, tego powiem tak. A plus Y plus B. System. A plus Y. I teraz co? Co ja zrąbałem? No tutaj wszystkie te kolizje pewnie namotałem z nimi, ale... Dobra. Mogę nawet wejść do innych. Daj. Czy? Nie, usunąłem te triggery. O kurde. O kurde. Pixel psuje. Wiesz co jest najlepsze, że ja nawet nie wiem jak teraz... Zaraz, jestem idiotą. Y. Sequence Editor Scene. Ciekawe czy mi teraz crashuje grę czy nie. Synu. Ice Cup. Wejdźmy sobie do Ice Cup, a co? Skraszuje, nie skraszuje. Chyba skraszowało. Aż muszę zobaczyć. Nie, po prostu nie ma dźwięku, więc tak, ludzie, jako już gra się skraszowała. To oznacza tylko jedno, że trzeba przerwać już ten materiał. No, tak już trwa prawie 40 minut. Trochę się pobawiliśmy, trochę wam tu przedstawiłem parę fajnych rzeczy. Więc macie taki zastępczy materiał, zaraz tutaj klanka. Po nas, w przyszłym tygodniu prawdopodobnie powinien już być Ratchet & Clank, bo oby do przyszłego tygodnia tam skręcenie w głowie mi przeszło. Ale tak, dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało. Na razie, cześć, pa pa!